dzień dobry, dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem czegoś nowego, tak ku zaskoczeniu, mogło być coś nowego, nowe zadanie, 191, drugi jest czwartym, tego jeszcze nie grali, tego nie robiłem, to jest dodatek, rano, druga brygada, półtora kółka po południu, czwarta brygada, półtorej kółka, i śniegu nawaliło, co prawda tutaj w miasteczku tego śniegu dużo nie ma, ale korzystając z okazji, zobaczcie, my z Koleczkowa zmykamy tutaj, bo uciekniemy trasą kaszubską w Bojanie Biało, tutaj czarno, tu piaskarka pojechała, ona widać pojechała tam w stronę Wejherowa, jeszcze tędy nie jechałem w życiu i jeszcze nie wracałem ze 191 trasą kaszubską. Sam dojazd na włączenie z trasy kaszubskiej jest skomplikowany, bo od strony Chwaszczyna nie ma wjazdu na trasę kaszubską. Na dobrą sprawę to trzeba aż pojechać. No tutaj taki pas śmieszny, dziwny. Co to tutaj jest? Do czego to służy? Nie ma możliwości wjazdu. Jakiś chyba punkt obsługi autostrady będzie, znaczy tej ekspresówki. Gdzieś tu powinien być węzeł. Ale mówię, nie ma możliwości tam wjazdu, trzeba aż jechać do Kaczych Buków, cofnąć się na trasę kaszubską, niczym kierowca ze 171 ostatnio, o którym była krótka wrzutka. Więc wracamy zimowo na bazę, dodatek skończył wcześniej, jak to dodatek, 18.15. Patrzymy na znak, gdzie teraz w stronę Gdyni jechać, bo musimy do Żukowa dojechać i w Żukowie sobie zjedziemy. Gdynia, jak widać, nie wiadomo. Gdańsk, Kielno, Szczecin. No to chyba, że Gdańsk w sumie. Tak, dobra, wszystko wiem, gdzie jesteśmy. Znaczy nie wiem, gdzie jesteśmy, bo jestem tu pierwszy raz. A dzisiejszy dzień upłynął mocno pod znakiem filmu o pewnym jegomościu ze Skody. Co ty trąbisz po prostu? To była przerywana. A to przejście to... dla pieszych, wiesz co to jest? Widziałem, jechałem. Widziałeś? Sprawdzałem, tak, stanąłem, no. Ulica Sobieskiego w Sopocie. Linie tamtędy jeżdżą 185, 187, 144. Obsługiwane przez różnych przewoźników. Jeździ tam też 143. No, jest takie przejście dla pieszych na ciągu Sobieskiego. To przejście jest dokładnie między szkołą ogólnokształcącym liceum a przedszkolem numer 10. I tam często dzieciaczki sobie chodzą w jedną, w drugą stronę. I ilekroć mam tam jakąś linię, tyle razy jest zawsze sytuacja, jak nie przy każdym kursie, to chociaż na co drugim kursie. Jest sytuacja taka, że stoi się na przystanku, rusza się z przystanku, ktoś podejmuje decyzję nagle, bo od przystanku 50 metrów dalej jest przejście, nie przy samym przystanku, to jest też istotne, i ktoś podejmuje decyzję, a to ja go wyprzedzam, wali mnie to przejście dla pieszych. A ile razy jest tak, że ja stoję przed przejściem, a ktoś myśli, że ja stoję na przystanku i ciśnie, podwójna ciągła, zakaz wyprzedzania, znak przejścia dla pieszych z żółtą ramówką, tabliczka z Agatką, z Lizakiem, nie, to ich nie dotyczy, tam nawet chyba jest mrugające świetełko przy tym przejściu, w dupie kompletnie, po prostu najgorsze chamstwo drogowe w czystej postaci. Moim osobistym zdaniem, tak jak do niedawna było, to było zawsze najcięższe wykroczenie w ruchu drogowym, w tej chwili za przejazd kolejowy jest troszkę więcej, za przejście dla pieszych jest mniej w tej chwili niż za przejazd kolejowy, ale dalej kosmos. No bodajże to jest 3000 zł mandat. No i zdarzyło się tak, że akurat miałem włączoną kamerę, chociaż trasy nie nagrywałem, bo pomyślałem, że może coś się wydarzy. Czasami tak mam, że włączę. Dzisiaj też kamerę miałem włączoną, może coś się wydarzy. No i wydarzyło się. I wyprzedziła mnie tam czerwona Skoda z pizzerii. Nazwy nie będę wymieniać, bo po co? Kto chce, ten znajdzie. A
No i zasadniczo dzień jak co dzień. Akurat tym razem pieszych na przejściu nie było. W pobliżu przejścia owszem, ale to było chamskie wyprzedzenie, tym bardziej, że ja już dawno ruszyłem z przystanku. Powoli dojeżdżałem do przejścia, bo widziałem pieszych. Nawet widać na asfalcie napis szkoła. Hello? Ale to może kogoś nie rusza o 16. Już jest ciemno, 16.35 to była, więc tak ciemno, nie ciemno, już prawie ciemno. A, no i czerwona Skoda, oczywiście ogień, natłoki poszła. No i tak się stało, że ta Skoda jechała prawdopodobnie dostarczyć pizzę przy przystanku Jana Skolna. No i tam się z kierowcą spotkałem i kierowca wielkie oburzone gesty jakieś, nie wiem, nie znam takiego ułożenia tam dłoni i palców, no ale tak kierowca mówi, że o co mi chodzi, na co ja trąbię, że czego ja trąbię, no już nie przytoczę tego, nie zacytuję. Jest to w filmie, można zobaczyć. No, powyzywał mnie troszkę, jak on mnie tam wyzwał? Frajer? Od frajerów? Frajerze ty, jeszcze tam mnie tak zmierzył, frajerze, jakbym szyby nie miał, to pewnie jeszcze mnie opluł, ale sobie pojechał. Pojechał właściwie, poszedł, co prawdopodobnie zanieść pizzę, nie wiem czy dobrą, czy niedobrą. Nie wnikam, mało to istotne w tym wszystkim. No i dzisiaj obrobiłem filmik, właściwie co to obrabiać, filmik trwa jakieś 10 sekund. No i oburzenie pana kierowcy, no tak ciężko wyczuć właściwie oburzenie, czy jakieś próba ratowania sytuacji, bo dostałem pierdylion wiadomości prywatnych na profilu od niego, takich średnio wyważonych, tak pozwolę sobie wam przedstawić, mniej więcej wyglądało to tak: przepraszam, masz przejebane, przepraszam, mam wielu znajomych, popełniłem błąd, przepraszam, spotkamy się w sądzie, tak, wiem, zrobiłem źle, i tak dalej. Więc nie wiem, dziwne jakieś rozmowy, dziwne konwersacje, cóż. Potem się ujawniła jakaś pani Aleksandra bodajże, z imienia i nazwiska, bo sama się tam ujawniła, zaczęła pisać różne rzeczy, właściwie to kopiować i wklejać, bo to jakiś tam dramat był. Nie wszyscy potrafią w internet. Poziom konwersacji tej pani to był dziwny. Pisała gdzieś najpierw, że jest właścicielką, chociaż według CEIDG nie jest właścicielką, a jest mężczyzna, który do mnie pisał. Potem ona twierdziła, że jest mamą właściciela. Potem ktoś napisał, że jest byłą właścicielką, więc to jest jakieś skomplikowane, zawiłe. Nie wiem, nie wnikam. Oczywiście przede wszystkim naciski, żeby film usunąć po też, że RODO. Jakie RODO? Ja tam nigdzie, ba, mógłby, tak chciałem, zastanawiałem się, czy w poście oznaczyć tą pizzerię. Podlinkować. Nie, mówię, bez sensu. Szkoda strzępić czegoś, tak? A tu wyjeżdżamy w Żukowie, w Chwaszczynie. Więc szkoda roboty. Nikt nie napisałem o imieniu, nazwisku właściciela, żadnych takich rzeczy tam nie umieściłem, ale mimo wszystko RODO usunąć, firmę widać i tak dalej. No widać firmę, cholera jasna. To była Skoda cała oklejona reklamami. Z każdej strony. Ja jej tam nie okleiłem. Na Street View jeszcze nie była oklejona reklamami 2 lata temu bodajże, ale już jest oklejona reklamami, więc no przykro mi, trafiło akurat na jegomościa. Mogło trafić na każdego, kto tego dnia by coś tam takiego odwalił. Ktoś do tego profilu ciągle wypisuje: proszę usunięcie filmu, bo mnie tam widać. Zachowałeś się jak skończony kretyn i debil, to cię widać, bo od tego są te profile. Mój profil nie jest sfokusowany na wykroczeniach w ruchu drogowym, natomiast ponieważ wiąże się to bezpośrednio z tym, co się dzieje na profilu, to też wrzuciłem, bo okazuje się, że te popisy kretynizmu na drodze są najczęściej oglądane. No to jest właśnie ciekawe.
To jest klikogenne. Ale oby to dawało jakiś pozytywny wydźwięk, tak? Oby ktoś zobaczył, o, ale chłop odwalił. Rzeczywiście, mogłem nie spojrzeć na to z tej strony. Ty sobie tak pomyślisz, widzu, że mogłem na to nie spojrzeć z tej strony, też już tak nie odwalę. No może, no. A może w końcu ktoś tam postawi jakieś separatory, coś, słupki, bo było parokrotnie poruszane to. Między innymi kojarzycie dosłownie 200 metrów dalej jest rondo, skrzyżowanie 3 Maja Sobieskiego. I na tym rondzie jeszcze do niedawna, zresztą na którymś filmie jeszcze to powinno być widać, były strasznie wysokie krawężniki przy zjazdach z tych rond, przy tych trójkątach na tych wyspach centralnych. I różni przewoźnicy i bezpośrednio kierowcy wnioskowali do miasta o ścięcie tych krawężników, bo przede wszystkim autobus standardowy, czyli 143-187 miały problem. Dało się to zrobić, ale trzeba było się nakręcić, namachać i napocić, żeby skręcić ładnie tą kierownicą i nie zahaczyć o krawężnik. No ale ostatecznie mówiono, że nie, że to chodzi o bezpieczeństwo. Pan prezydent Karnowski jednak się tutaj wypowiedział, że to chodzi o bezpieczeństwo, że są szkoły w pobliżu i wtedy podniesiono między innymi głosy, a co z przejściem przy Sobieskiego, to jest tak niebezpieczne miejsce. Jakiś czas temu osoba od nas z firmy rozmawiała z centralą ruchu ZKM Gdynia o tym przejściu i rzekomo potwierdzono, że przekażą sprawę policji, żeby policja trochę się tam częściej przyglądała. No ja policji nie widziałem, pojawił się za to filmik, w którym jest ogromny feedback, pozytywny, myślę, pozytywny wydźwięk tego filmu jest, tylko jest zawsze jakiś tam niezadowolony ktoś. No bo ktoś się znalazł. Jakby to był samochód cywilny, pewnie nie byłoby historii, chociaż kto wie, jak było Volvo, to pan z Volvo też się nagle znalazł. On się znalazł chyba na Trójmiasto. Ciężko mi powiedzieć, czy pan ze Skody znajdzie się na Trójmiasto, czy gdzieś indziej. Ja tego tam nigdzie nie wrzucam, ale jak ktoś to weźmie, no to weźmie. Ale co chciałem powiedzieć, to co powiedziałem wcześniej, no ja też nie oznaczałem nikogo w poście. Moim celem nie było gdzieś tam szkalowanie firmy, pizzerii i tak dalej. Rzeczywiście w filmie, samym filmie jest podana nazwa, tak? Jest napisane, co to za samochód i z jakiej pizzerii, ale powstrzymałem się od oznaczenia tego miejsca, żeby specjalnie tam jakoś nie generować negatywnych emocji. Bo prawda jest taka, że dobra połowa ludzi to nie ogląda filmów i tylko czyta komentarze, a druga połowa, która ogląda film, to wtedy by dopiero ewentualnie coś tam zobaczyła. I tyle w tym temacie. No zobaczymy, co się będzie działo. Zostało mi tu pogrożone strasznie konsekwencjami wszelkimi, zadośćuczynieniami i szarganiem imienia dobrego godła, RODO i tak dalej. Rozmawiałem też z radcą prawnym. Powiedział mi, że w ogóle mam to olać, bo nie ma czegoś takiego, RODO w ogóle czegoś takiego nie dotyczy i parę innych jakichś tam historii. Nie będziemy się tutaj wdawać, nie o tym jest ten film. No cóż, teraz się będę musiał oglądać za siebie chyba. Zobaczymy.